Nic nie mam, nic nie planuję, bo nie mam pieniędzy. Większość ludzi jednak je ma. I często zdarza się, że pieniądze wcale nie są potrzebne do ich realizacji. O czym mowa? O noworocznych postanowieniach. Ja mam postanowienie, żeby być zdrowszy. Moje życzenie noworoczne to, żeby mąż rzucił palenie. Żeby być po prostu dobrym człowiekiem. Może się odchudzić trochę. Żebym była grzeczna i się nie spóźniała do szkoły. Doktor Jacek Buczny, psycholog, tłumaczy, że nowy rok symbolizuje świeży start i nadzieje, które w końcu mają szansę się ziścić. Między innymi dlatego ludzie wymyślają noworoczne postanowienia. To także to, że ludzie lubią wyzwania. To jest pewien sposób radzenia sobie z rzeczywistością, to, że coś sobie postanawiamy. I to jest pewien sposób zmagania się z rzeczywistością. Specjalistką od porządku i ładu w rzeczywistości, czyli realnym życiu, jest Karina Semp. To autorka książki Mapa marzeń, mapa celów. Mapę dzielimy na 9 pól. Te pola to m.in. praca, miłość czy rozwój duchowy. Karina Semp opisała, w jaki sposób i dlaczego warto zobrazować pragnienia związane z danymi sferami życia. Mapa pracuje obrazem i stąd przeniesienie swoich marzeń, celów, postanowień i koncepcji w ogóle na mapę i na stworzenie obrazu działa zupełnie inaczej. Na nas, na nasze ciało, na nasze postanowienia, na nasz mózg. Karina Semp zaznacza, że mapa działa, dlatego należy dobrze się zastanowić, czego naprawdę pragniemy w życiu. Te słowa potwierdza pani Fatima. Gdyby się nie sprawdzało, to chyba bym tego nie robiła. Rzeczywiście pod koniec roku zawsze siadam sobie, odhaczam na mapie, zaklejam te rzeczy, które się spełniły. Pani Fatima wraz z przyjściem każdego nowego roku sumiennie aktualizuje swoją mapę. Ta, co widzimy tutaj, no, jest taka dosyć naciapana. Przez to gdzieś tam w tym życiu też się tworzy chaos, bo nie wiadomo, na czym się skupić najbardziej. W tej chwili chciałabym stworzyć po 2-3 hasła na każde z pól. Także dr Buczny podkreśla, że brak konkretyzacji wpływa negatywnie na realizację postanowień. To mnie towarzyszy wyobrażenie tego, co i jak powinno być zrealizowane. W związku z tym to niejasne, niekonkretne wyobrażenie gdzieś zaczyna zanikać w tej dość skomplikowanej rzeczywistości i w końcu ludzie przestają dane postanowienie realizować. A zatem konkretyzacja i jeszcze raz konkretyzacja. Dobre zmiany są możliwe, ale wymagają znalezienia właściwego sposobu do ich realizacji, a także dużej samoświadomości. Tego właśnie życzę Państwu w nadchodzącym 2016 roku. Natalia Gawlik, gdańsk.pl.